Radni miejscy biorą pod lupę palących papierosy uczniów suwalskich szkół. Gorzkie słowa pod adresem młodych ludzi padły z ust radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość. Zastanawiają się oni, w jaki sposób wyeliminować niepokojące zjawisko. Trudny temat, bardzo trudny, bo gdyż chciałbym raport od Straży Miejskiej Policji o ilości interwencji, jeżeli chodzi o młodzież naszą, przy szkołach, jeżeli chodzi o czyste, żywe zachowania, czyli opalenie i zachowanie, czyli tak naprawdę gorszenie młodzieży młodszej. Gdyż przejeżdżając czy ulicą Sejnańską, czy ulicą Kościuszki, te tabuny młodzieży palącej pod szkołami w trakcie lekcji, przerw, uważam, że na to godzić się nie możemy. Są pewne warunki, owszem, ja w swoich czasach pamiętam, że parę osób paliło w kiblu. Tak, ale to były sporadyczne rzeczy, a to, co się dzieje dzisiaj, to jest takie, tak naprawdę rozjeżdża się nam parę rzeczy, bo teraz jeżeli od pedagogów będziemy tylko i wyłącznie wymagać, że to oni mają rozwiązać, to nie rozwiążemy tego tematu. Według radnego to przede wszystkim rodzice powinni ponosić konsekwencje tego, jak zachowują się ich dzieci. Miejsca, w których na papierosa spotykają się młodzi ludzie, powinny być likwidowane. To wszystko idzie nam w bardzo złym kierunku. My po części zmuszani jesteśmy do akceptowania tego złego stanu, ale do tego wszystkiego musimy zaprząc wszystkie siły, czyli my również jako radni, zarząd miasta, Straż Miejska, policja. Straż Miejska, jak twierdzi jej szef Grzegorz Kosiński, jest bezsilna. A to z tego powodu, iż nie ma ona prawa ukarać mandatem ucznia, który ukończył 17 lat. Nie ma też instrumentów prawnych, by pociągnąć do odpowiedzialności ich rodziców. My mamy taki cały program realizowany, dotyczący właśnie patrolowania miejsc w pobliżu szkół, suwalskich szkół, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Są patrole prowadzone, te służby patrolowe realizowane i przez Straż Miejską i wiem, że i policja. Nie znam efektów tego. I tutaj o te efekty, o tą informację, ile właśnie było takich jakichś tam różnych zdarzeń, interwencji, poprosił pan radny Gorlo i oczywiście będziemy tego typu informacji przekazywać. Funkcjonariusze Straży Miejskiej spróbują interweniować u dyrektorów placówek, przy których gromadzi się paląca młodzież. Być może we współpracy z nimi uda się wypracować skuteczny sposób na krnąbrnych uczniów.